Siema, Neszku, jestem rekrutem Gamers. Witam was na moim rozwarstwie. Jak wiecie, nowa pasa na moim gospodarstwo zawitała. Państwa, nowa pasa. Lejli, czyli menegerka. Można powiedzieć, troszeczkę nowsza pasa. Też patrząc na różnicę między farem, które były, a Lejli, no to już jest kosmiczna przepaść. Pasa kosztowała mnie 14 tysięcy. Nie wiem, czy to są optymalne pieniądze. Zdaje mi się, że bardzo dobre pieniądze pasowałem. Sprawna. W takim stanie, jak widzicie, ze stacją. Wszystko na razie jest jak talala. Wiadomo, jest w tym przez wyjąć. Może troszeczkę na szybko wychodziło. Ale ze wszystkich będzie elegancko pasowało. Chyba lecimy, bo nie mamy na to czasu. Dobra. Bytnio, więc musimy lecieć. Słóweczka, na chyba sobie potrzebuje zapotrzebowania mocy. Ale mówię, zobaczymy 30 i powiem szczerze, 30 naprawdę sobie dość solidnie z tą pasą radzi. Nie wiem, miałem brać Sipmę. Sipma jednak no nie spełniła moich chęci opcji wszystkich wytycznych, tak powiem. Więc no postanowiłem zakupić tylko i wyłącznie że tak powiem taką pasę. Mamy oczywiście hydrauliczne, ale jest to ładowane tym wnioskę hydrauliczne. Hydrauliczne składanie, hydrauliczne podnoszenie i jeszcze jakieś kalkulacje. Dokładnie i wam nie powiem, bo jeszcze się tej pasy uczę. Na szczęście mogę sobie odpiąć jeden przewód, tak to mogę powiedzieć, od pasy. Po prostu, żeby 30 pasowało, tak? Więc no... Takie to lekkie ryzyko. Można powiedzieć, zrobiłem z tą pasą. Ale myślę, że zdaje, że... No widzicie, no chodzi, tak? Może nie jest jakoś tam pewnie idealnie w stanie rozłożona. Są mi jakieś mankamenty, wiadomo, no ale... Działa czy działa? Czekajcie, muszę zrobić jedną rzecz, bo ta 30 ona dość mocno i głośno sobie... Bije. O, 70% jeszcze będzie sam nas. Jak widzicie, jeszcze na kundzie 13 tysięcy. Posprzedawałem całą pszenicę, można powiedzieć. Więc troszeczkę mi zostało tam mojej pszenicy w tym roku. Ale ona też będzie sprzedawana. To jest spowodowane tym, że przechodzę na paszę teściwą. Kupowano. Takie jest moje założenie w tym sezonie, że muszę poświęcić pieniądze na to, żeby po prostu kupować gotową paszę, bo z jednej strony fajnie mieć swoją paszę teściwą, nie powiem, ale jednak stwierdziłem, że muszę chyba iść tokiem rozumowania, że tak powiem, swoim i iść właśnie w kupne gotową paszę teściwą. Fajnie, jeszcze mam kończyć jeszcze 13100, jestem bardzo zadowolony z tego powodu, no bo jeszcze coś tam może wlecieć nam gospodarstwo, te pieniądze. Ale na pewno coś wleci, bo mam plan do jednego zakupu jeszcze, który będzie mi potrzebny bardzo. Jeszcze w tym sezonie, powiem tak, to jest drugi sezon, można powiedzieć, gospodarowania ogólnie tutaj. A i powiem szczerze, że naprawdę fajnie to idzie, że z przejścia z pasy Fara do przejścia na pasę Lejli, no to już jest naprawdę kolosalna różnica. Już jednak ten szerokość podbieracza, te podwójne, nie wiem, naganiacze, nie wiem, jak to się w ogóle nazywało, zapomnę, te łapy, które właśnie tutaj naganiają sobie pięknie, sobie czekacie, bo podmiotać się w środku, a tam na zewnątrz, to też może być takim problemem. Miałem śmigać realnie, ale jednak człowiek z dnia zapomina o tym fakcie. Mówię, pasa 14. Półtora tysiąca udało się stargować. Czy tak mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że to jest dobry deal. Po 15 kół była wystawiona, na 14 przyszła.
Akurat pojechałem sobie 30, dość daleką podróż, bo zajęło mi tu w jedną stronę 2,5 godziny jazdy. Nie wiem, ile to było. Pamiętam, nie wiem, co wyglądało. 2,5 godziny w jedną stronę. Troszeczkę czasu musiałem, o kurwa, na to poświęcić, żeby tu po prostu czekać, jak tak mogłem na jakieś niewygodnie. Żeby to ma zajechać. Chciałem 60, ale my 60 nie chcę tutaj na razie, ktoś mi wyczuwa, bo jest spięta z przyczepą samozbierającą mnie na gospodarstwie, ponieważ będę jechał do znajomego zbierać trawę. Pytał się, czy bym nie przyjechał. To jest ta osoba, która właśnie kupowałem przyczepę od niej. I troszeczkę ma tej roboty, nie wie, czy zdoła sam to ogarnąć. No i poprosi mnie, czy bym po prostu nie podjechał ewentualnie tą 60, czy ewentualnie przyczepę nie pożyczył. Dlatego robimy tak, że no co. Było ścięte pszenica, była ścięta pszenica, teraz jest pasowana i tak sobie to spokojnie później będą po złoże. Nie pamiętam, sobie to pasowano do znajomego właśnie będę pozwozić trawę. Jeśli minęło czas, to jeszcze sobie zdąży, spróbuję sobie nagrać coś z tego, ale nie wiadomo, jak to na mnie wyjdzie czasowo. No po prostu czy kamerę zdąży gdzieś, no bo pasowało. No i tutaj co? Przede wszystkim zakochałem w tej pasie się przez to, że ma 700 litrów pojemności kostka, więc tu już mi napierdzę tych, tak powiem, kostek nie wiadomo ile, tylko już tam dość dobrze zbite będę miał, tak, kostki. No szybko się pożegnaliśmy z tą bazą, w ogóle pożegnaliśmy się z tą bazą w poprzednim odcinku, właśnie, więc tutaj można powiedzieć smutne oczki dla naszej pięknej pracy para. Ale mówię, czas na zmiany. Ja szybko zmiany. Powiedziałem, że ta seria polega na tym, żeby nie jakoś nie żenić się sprzętami, nie żenić się z maszynami, tylko powolutku sobie stopniowo pokrywać jakieś mniejsze maszyny, a częściej. Po prostu mam, żeby się nie zbudziło. No i produkuję też, żeby się nie zbudziły maszyny. Jeśli naprawdę coś fajnego wytrafię, to mi wpadnie w gust i będę miał to pieniądze, no to będzie na dłuższy okres, powiedzmy, a tak to będziemy sobie tak jako a la handlarz, tylko właśnie na swoim gospodarstwie, jeśli będziemy sobie to ogarniać, tak. Więc ja się bardzo cieszę, pasa na życie. No, zdaje mi się, że naprawdę pasa warta swoich pieniędzy. Patrzcie, kostka git dość długa, no widy powiem będą trzeszczeć widły, to już bardziej niż pewne, ale jednak szczerze tutaj nami powinno mi troszeczkę odlagować bynajmniej tą serię. No mówię, a 700 litrów w porównaniu do 300, no to wiadomo jest dwa razy, lekko ponad dwa razy więcej w jednej kostce, więc tutaj to już odmuli mnie tu. Znaczy w kostkę się pakował. Kurczaczek, aż teraz nie zrobił tego, co bym chciał. Powiem, że to robiłeś. Inaczej to robić. Ogólnie też muszę poszukać przyczepy tutaj sobie raczej do... czekajcie, tutaj powinien chyba jechać tak. Dobrze myślę? Chyba tak, będzie dobrze. Czyli tak to... O przemyśleń trzeba zrobić w głowie, jak to się mówi. Dobra, tyk. Remienu, widzicie, 30 na pół pędzlu. 1 godzinę, no daję sobie radę, tak? Nie dusi jej zbytnio. Więc, no może trochę polatać. Dobra, są na luzaczku. Weźcie, po co pół na kostki? Będzie, no, lat 7 na 15, miałem 27 tysięcy na koncie, dałem 14 za to, mógłbym dołożyć, powiedzmy, jeszcze czy zdychę, czy z piątkę i kupić jakąś pasę zwijającą. Owszem, mogłem kupić, ale nie chcę jeszcze tak mocno być pewny na 60, tak?
60 kart to jest jeszcze taka, taki ciągnik, który nie jest w 100% pewny, tak powiem. To 60, mimo że jest przyczepa do tej 60 i tak dalej. Dlatego jeszcze miałem z tyłu w głowie, że jeśli coś by się stanęło, to wiadomo, zdarzy się w każdej maszynie, czy to nówce, czy używanej. Niech coś strzeli. Niech coś będzie nie, takiego niefortunnego, tak? I jeśli mnie takie pół suche siano, no to mogę wpaść kostką, tak? A jeśli bym takie pół suche chciał zrobić, trochę zimniej, tak? Pół suche zrobić w kostkę, no ale wiecie, bardziej mogę dosłuczyć i zrobić sobie siano, a jednak jeśli bym miał zwijające, no to 60-30. No hipotetycznie dałaby radę, ale mówię hipotetycznie, w praktyce za dużo bym ją pewnie wykończył, więc byłby taki mankament tylko i wyłącznie pod tym względem, że mógłbym szybciej 30 wykończyć. A jednak tutaj w prasie 30, mimo że no, ma trochę zapotrzebowania moc, bo ma 50 bodajże koni, no to sobie na razie świetnie tutaj w kostce radzi o dziwo, co mnie bardzo po prostu zadowala, tak? O to chodziło. Bardzo dowala. Tak muszę sobie powołać i muszę troszeczkę drażnić. Zapomnę. I wiecie, no zawsze mam jeszcze nie wejść tego, jeszcze mam też żółtą 30, tak? Nic czy ta 30 będzie zawsze mogła w pasie latać. A z wicem, no to mówię, jedną bym przekatował, drugie co. Mimo że mam turę, nie ukrywam. I tak dalej, no to przyjdzie na to moment, powiem szczerze, przyjdzie moment na okrągłe kelki, na razie zbytnio nie chcę, bo to jednak też teoretycznie jest lepiej w kelkach, no bo tak, wiadomo, nie dźwigamy, nie męczymy się, tak, ale w okresie zimowym to hipotetycznie jest lepszy dla mnie do ścielenia, czy do czego tam brakowało paszek. Wiadomo, to nie, farming to nie jest życie realne, ale powiedzmy, jeśli nawet by brakowało troszeczkę siana, zawsze mogę nadgonić, żeby je przyrzucić krowy właśnie swą na płaskach, zawsze szybciej rozdam niż balota. Hipotetycznie, mimo że mam uporę przejazdową, co strasznie płacie życie, tak, tutaj, ale jeszcze no i tu jeszcze jest chwila czasu. Myślę, że tak dwa sezony może tak popełniona rasa rolująca przyjdzie. No jeśli wiadomo, dokupimy pól, bo teraz na razie na ten moment na razie tych pól nie mamy zbytnio. Wiadomo, dochodzą trzy dzierżawy, trzy pola dzierżawy plus jedna łąki od tego pana, którego mamy łąkę dzierżawioną. Dla niego z jednej strony dobrze, tak? Bo dzierżawa będzie naprawdę zajebiście, jemu się będzie zajebiście zacała. A ja muszę koszta ponieść. Wiadomo, co z tym związane jest. Bo kupić nawozy, kupić prawdopodobnie wapno. Więc no, tutaj zobaczymy. Trzeba dać próbki grybowe porobić, trzeba dać ją całą. No jak to finalnie wyjdzie, no ciężko mi powiedzieć. Ale już zadeklarowałem się, mówię trudno, na razie no zajmie to na 60, mam nadzieję, że ta 60 też sobie miała będzie dawać radę. No i na pewno 30 dostaną teraz pogar bardziej, ponieważ no jednak porek trochę będzie więcej siewów, do tego będzie więcej uprawek. No to 30 powiem tak, lepiej żeby korbowód nie wyszedł bokiem, kopię to. To będzie dobrze. Bo teraz mam już 6 hektarów chyba ogólnie całościowo liczyć z tą działków, które właśnie budynki są. No to powiedzmy to pół hektara odchodzi, czy mam jakieś 4,70 bodajże chyba ładnej z łąką. Do tego mamy jeszcze jeżawy hektar ponad. Więc no troszeczkę, można powiedzieć, tej ziemi w tym momencie nam no, nie mało doszło. Nie ukrywam się, nie jest to dużo, znaczy jest to mało pod względem
Prawny, jeśli nie tak naprawdę tyle uraz uprawiać 30 hektarów, na pewno te sprzęty, które mam, będę chciał zatrzymać, bo teraz będę chciał pogadać ze znajomymi, czy z jakimiś sąsiadami, może będą chcieli sprzedać troszeczkę ziemi, co by też no po prostu ułatwiło mi rozwój, tak? Całego gospodarstwa, no, to jest wszystko zależne jakimi sąsiadami się będę mógł dogadać, tak? Bo wiadomo, są sąsiedzi, nie mówię o wszystkich, ale zdarzają się wyjątki dość ekscentryczne, więc no w razie fajnie ten gościu, z tym gościem, który ma się odzieżawę, jesteśmy dogadani, bierzemy. Jedyny mam minus jest troszeczkę taki, że łąka jedna, na szczęście to jest łąka wyniosła, to jest praktycznie w drugiej wiosce. No to mnie troszeczkę, no z jednej strony nie pociesza, drugie, ja też mam dopiero zasianą nową łąkę, przy nim pogadać, może się uda nam dogadać, dojść do porozumienia, żeby przeorać i zasiać sobie zboże. Bo w sumie na co mi tyle łąk? No tutaj powiedział, że tutaj lepiej nawet nie jest, dykuj, należy mi kolego. No bo mówi, to jest epówka, mówi, wpakujesz się, no i będziesz, jak ja powiem, będziesz siedział, tak? Znaczy jest kominek, bo w epówce zbytnio się lepiej bawić nie warto. Czy na 60, tak? No już potrzeba mieć ciągnik z napędem, żeby to po prostu elegancko. Po prostu to elegancko zrobić, tak? W razie tej łąki, która jest teraz w pierwszym filmie, dzierżawiona nie może być ona. Tam spróbuję, zaryzykuję, bo ja ostatnio już ją obejrzałem. Ogólnie obejrzałem wszystkie pola, które są, na szczęście tak. Tutaj miał gościu dość fajnie usadzone to wszystko, no bo mamy troszeczkę po prawej stronie, troszeczkę po lewej stronie będziemy pól mieć jeszcze. Czyli jakoś mi teraz w linii prostej po lewej stronie tam jest wydziałki i tutaj po prawej stronie też będziemy mieli jeszcze wydziałki, więc no ogólnie 5 działek dziennego gospodarza będziemy mieli dzierżawę. No, troszeczkę powiedziałem, poszedłem na głęboką wodę, idę na głęboką wodę, tak? No ale jeśli chce się rozwijać tutaj na tej serii, to gospodarstwo rozwijać, no to muszę. Takim sprzętem, jaki mam, a nie narzekam, bo naprawdę tymi sprzętami pali się mi. No tak jak mówię, no już przyszła imiona prasa, co był dla mnie, można powiedzieć, w tym momencie priorytetem, żeby po prostu to było komfortowo robić. Tutaj przyszła dwa odcinki temu przyszła przyczepa samozbierająca, co też no, ułatwi mi ogólny teraz rozwój i logistykę, że tak powiem, tak? W ogólnej tutaj polityce rolnej. Tak to można powiedzieć, politycznie ująć. Dobra, opuszczamy. Więc tutaj fajnie wszystko działa. No mówię, tutaj trzeba jedynie co, jak się składa, no to muszę przypominać przewód, tak? No ale tutaj to już jest... można tyle przymknąć oko. Więc no, jedyny taki mankament w tej pasie, może inaczej, mankament w 30. No bo to tak już musiał być kojarzmy z ścianki doblicznymi, czyli z dwoma parami wyjście doblicznie, żeby po prostu to fajnie dziągało, tak? 30 ma w zasadzie jedną parę wyjść doblicznych, więc tutaj no jest jak jest, no ale też trzeba się uzbroić, jeśli będziemy się jakoś tutaj no później bawić więcej pepostki, a na pewno będę się bawić. Szczerze, dawno się płaski tutaj bo wiem, a to jest ogólnie najtańszy koszt, można powiedzieć, zbioru, tak? Hipotetycznie, praktycznie, no wiadomo, ludzi trzeba wynająć, no mówię, za wygodę też z jednej strony trzeba zapłacić, każdy powie, że wygoda to jest okrągłe, nie powiedziałbym,
Wygoda to jest taka, żeby po prostu w sezonie, czy po sezonie, czy okrzętach, po prostu szybciej to ogarnąć. A jednak nie ma nic szybszego, jak właśnie wspomniane kostki. Dobra, elegancko. Ja się cieszę, zostaje mi 2-4 pokłosiki. Więc tu naprawdę jest bajlando. Dobra, nie przedłużam odcinka. Więc dzisiejszy odcinek byłoby na tyle. Jaki odcinek wam się spodobał, to ciepłe, w ogóle komentarze. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.